Zmieniamy temat. Za kilka miesięcy odbędzie się oficjalne otwarcie długo oczekiwanej hali sportowej. Postanowiliśmy odwiedzić budującą się halę, żeby zobaczyć, jak postępują prace i upewnić się, czy ekipa na pewno zdąży na czas. W kilku miesiącach znów odwiedziliśmy budowę biłgorajskiej hali. Chcemy dowiedzieć się, jak teraz postępują prace i co aktualnie jest tutaj robione. Proszę powiedzieć, na jakim etapie są teraz aktualnie prace? Aktualnie jesteśmy na etapie robót wykończeniowych. Kończymy tynki, kończymy wylewki. Rozpoczęliśmy szpachlowanie tynków i elementów żelbetowych. Są na ukończeniu instalacje elektryczne, centralnego ogrzewania i wentylacji. Aktualnie w hali głównej przygotowujemy front pod wykonywanie podłogi sportowej. Kiedy byliśmy tu ostatnio, nie było jeszcze dachu, no i w ogóle wszystko wyglądało trochę inaczej. A teraz już stoi hala, stoi ten piękny dach i tutaj szyby, już to przecież teraz naprawdę bardzo ładnie wygląda. Rzeczywiście jest postęp robót i zmierzamy do zakończenia zgodnie z harmonogramem. W październiku, mam nadzieję, hala będzie przygotowana do przekazania w użytkowanie. Na wykonane podłoże betonowe będzie ułożone ogrzewanie podłogowe i na to profesjonalna podłoga sportowa mająca atesty organizacji europejskiej, światowej piłki siatkowej najwyższej jakości. Grubość 9 mm z odpowiednim ruszcie. Także podłoga tego typu, jak jest na Igrzyskach Olimpijskich bądź rozgrywek światowej piłki siatkowej. Brzmi imponująco. Kiedy będziemy mogli już zobaczyć chociażby część tej podłogi? Część, te dolne warstwy konstrukcyjne, one będą do miesiącu lipcu do obejrzenia, natomiast górna właściwa nawierzchnia będzie tuż przed oddaniem, czyli w miesiącu wrześniu. A tutaj mamy salę dla ciężarowców. Kiedy byliśmy tutaj ostatnio, no właśnie nie przypominało to jeszcze sali, a tutaj już widzimy naprawdę, że to będzie prawdziwa sala do podnoszenia ciężarów. Tak, jesteśmy w sali sportowej, gdzie jest 8 stanowisk treningowych do podnoszenia ciężarów i jeden pomost zawodniczy. Zaawansowanie jest, jak widać, dość duże. Zostało jeszcze do wykonania sufit podwieszany, wmontowanie tych podestów. Aktualnie szpachlujemy, malujemy ściany. Proszę powiedzieć nam, co będzie tutaj. Jesteśmy na piętrze. Tutaj będzie pomieszczenie bufetu, kawiarenki i wyjście na taką lodzie, gdzie można będzie oglądać mecz. Zaproszeni goście będą z tego miejsca mogli oglądać mecze piłki nożnej. Tutaj w dole mamy jeszcze trybuny. Będą tam trybuny na dole. A tam? Tam jest pomieszczenie boks dla sprawozdawców. Będzie można tutaj z tego miejsca prowadzić transmisję wydarzeń.